Mazurek! Mazurek! Słucha. Mazurek słucha. Dzień dobry Państwu. Rzeczony Mazurek kłania się nisko Państwu i kłania się nisko Bettinie Bereś. To nasz gość prosto z Krakowa. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Bettina Bereś, malarka, córka znanych rodziców, malarzy, rzeźbiarzy, twórców. To pani będzie naszym gościem. Zaczęliśmy od tego, że nic już nie będzie takie, jak było. Sztuka też się trochę zmieniła, prawda? Tak, oczywiście. Sztuka jakby wyprzedza rzeczywistość i zmienia się dużo szybciej niż ten świat, który my oglądamy. Także zawsze jest do przodu przynajmniej o kilka kroków. A pani była bardziej córką tego Beresia, czy tej Pińskiej Bereś? To się zmieniało. To się zmieniało, ale w dzieciństwie byłam zdecydowanie córką tatusia i z tatusiem miałam bardzo dobry kontakt. Natomiast mama to była ta opozycja, z którą się wojowało, walczyło, porównywało. Pytałem raczej o to, jak panią postrzegano, bo wie pani, jak się ma rodziców, którzy są znanymi artystami w Krakowie, są artystyczną bohemą, bardzo, powiedziałbym, barwną, o tym zresztą będziemy mówić, no to pani musiała być do kogoś tam przyporządkowana, prawda? To właściwie nie wiem. Nie wiem, bo to tego ja nie widziałam oczywiście. Trudno, właśnie trudno mi powiedzieć, czy był jakiś podział. Beresiówna byłam. Beresiówna po prostu, no tak. Mówię o tym, bo to może rzeczywiście czas powiedzieć, kim byli pani rodzice. Nie wszyscy pewnie z naszych słuchaczy wiedzą. Zacznijmy od mamy, Maria Pinińska Bereś. Właśnie artystka, która dopiero teraz zyskuje popularność, nazywa się ją prekursorką sztuki feministycznej, malarka. Nie. Malarka, nie, chciałem nie, powiedzieć, nie. Malarka nie, rzeźbiarka nie, performerka też nie, no to proszę powiedzieć, no i sztuka kulinarna nam została, no, ale nie z tego była słynna pani mama. No na pewno nie malarka właśnie, bo tutaj to nigdy nie, ani nie studiowała, ani nie uczyła się. No może we wczesnym dzieciństwie, jak wspominała, jak myślała, że będzie artystką, to jej się wydawało, że będzie malarką, ale bardzo szybko już w liceum, zresztą, które sama zorganizowała w Katowicach tuż po wojnie, okazało się, że ma nieprzeciętne zdolności do rzeźby. Także już wtedy się zdecydowała, że będzie studiować rzeźbę, że będzie rzeźbiarką. Ale no i racja jest to, co pan powiedział, że ta rzeźba no nie w efekcie nie uprawiała rzeźby w sensie tradycyjnym. Tak, to się zgadza. To właśnie, bo rzeźbiarka no to taka pani, która rzeźbi. No i my później widzimy bryłę, z której wyrzeźbiono jakiś posąg i widzimy, o proszę, to jest z gipsu, a to jest z drewna, a to jest z metalu, z brązu, z czegokolwiek. A tymczasem w przypadku pani mamy to wyglądało zupełnie inaczej. I tak i nie, ponieważ ona wyniosła świetną szkołę z Akademii Krakowskiej, gdzie była wśród ostatnich studentów Ksawerego Dunikowskiego. Ksawerego Dunikowskiego, o którym to od razu pozwolę sobie wspomnieć, który był mistrzem pani ojca, Jerzego Beresia, o którym za chwilę. Tak, oni razem na jednym roku byli. Oni się poznali na egzaminie wstępnym. Za chwilę mogę opowiedzieć, jak wyglądało. A to proszę, to proszę. Ale dokończę może w tej chwili tą bardziej taką teoretyczną myśl, że ta jej rzeźba, którą uprawiała później właśnie w tej swojej właściwej twórczości, ona jakby była zaprzeczeniem rzeźby tradycyjnej, takiej statuarycznej właśnie, jakiej się uczyła na akademii. Natomiast jednak ta szkoła Dunikowskiego, gdzie dbałość o formę, o postawienie brył w przestrzeni, to zawsze pilnowała i wszystkie jej obiekty, które stworzyła, są bardzo
przemyślane i według tych kanonów zbudowane. Mimo że są bardzo nowatorskie, abstrakcyjne, jakby tam je jeszcze nie określić. No właśnie, a pani ojciec z kolei, Jerzy Bereś, to dopiero była postać. Ja za chwilę o tym, jak ja go poznałem, bo to dla mnie też było duże przeżycie, bardzo widowiskowa postać. Natomiast to był rzeźbiarz, który zaczynał od rzeźby, uczył się przynajmniej rzeźby u Dunikowskiego, rzeźby figuratywnej. I on coraz bardziej odchodził od takiej rzeźby w kierunku natury, surowego, najprostszego przekazu, uproszczonego. W końcu one już były ledwo tknięte. Te jego drewniane rzeźby, właściwie części instalacji, wyglądały, prawda, zupełnie inaczej. No ale zasłynął też z tego, że był skandalistą. To on, proszę Państwa, na początku lat 70. to był ten słynny Bereś, który latał nago po galeriach. Gdyby usłyszał, że był skandalistą, jakby tak tutaj w pana ustach to tak brzmi, że on jakby sobie założył, że on będzie skandalistą. Zdecydowanie nie. On miał bardzo dużo do przekazania i był bardzo zdeterminowany i ten przekaz jego był bardzo ważny i jemu chodziło o jak najczystszy sposób przekazania tego, co on chce przekazać. I wielu ludzi, nawet ludzi nieprzygotowanych, prostych ludzi, to się często zdarzało, przyjmowali ten przekaz i rozumieli, dlaczego tak i dlaczego na przykład on musi być nagi do tego przekazania, żeby nie było żadnych zakłamań, tak mówiąc wprost. O tym, jak się żyło z takimi rodzicami i o pani sztuce będziemy dalej rozmawiać, ale na początku posłuchamy muzyki, którą pani przygotowała, to Nina Simone, tak? The Other Woman, czyli inna kobieta. Nie Maria Pińska-Bereś, nie Bettina Bereś, tylko Nina Simone. Zasłużone brawa dla Niny Simon, a my jesteśmy w Krakowie w latach 60., 70., gdzie szaleje ze swoją sztuką rzeźbiarz Jerzy Bereś. I mieszka pani z nim, z mamą w swoim mieszkanku. Byłem w tym mieszkaniu, rzeczywiście niedużym takim mieszkaniu, w takiej plombie, w obok nowe osiedle. Nie była to dzielnica artystyczna, prawda? No, absolutnie. To było takie blokowisko wybudowane. Znaczy te bloki, w których myśmy mieszkali, to były takie z początku lat 60., natomiast dalej powstało wielkie osiedle z wielkiej płyty rozrastające się artystów. Mieszkało tam trzech. To dużo, bo tak wyglądało to raczej na taką robotniczą dzielnicę. Zresztą pani o tym wspominała, że tak. To nawet nie miało charakteru robotniczej dzielnicy, bo takie robotnicze to od razu sobie myślimy, że mają jakiś specyficzny charakter, a to była taka po prostu zbieranina byle jakoś przeróżnych jakichś takich ludzi. Mało było tam ciekawych. I wśród nich jak zupełne jednostki z innego świata, państwo Beresiowie. I ja spotkałem pani ojca, wiedziałem, kto to jest i wyglądał po prostu zjawiskowo. Proszę państwa, widziałem starszego pana, który miał dość długie włosy, chociaż nie bardzo długie, to nie był hibis, po prostu miał takie włosy, takie trochę dłuższe niż przeciętnie. Wyglądał absolutnie obłędnie. Miał taki imponujący kożuch, który uznałem za kożuch po pani mamie i był przepasany paskiem harcerskim, takim paskiem harcerskim, które się kupowało w składnicy harcerskiej, jeśli ktoś to jeszcze pamięta, no jeszcze w latach 80. były, chociaż pasek wyglądał na taki, co to pamięta jeszcze wcześniejsze czasy i wyglądał po prostu jak twór z zupełnie innej krainy. Wszystko się zgadza, tylko to nie był kożuch i to nie był kożuch mojej mamy. Ja już mamy, wiem właśnie. Tylko to było jego ukochane futro, tylko to było futro sztuczne, czyli jakby w dzisiejszych czasach bardzo modne, bo to nie było futro naturalne. Był to taki długi płaszcz właśnie a la norki chyba, który kupił sobie w 1974 roku, jak pierwszy raz pojechał za granicę, miał wystawę w muzeum w Bochum i wtedy sprzedał tam pracę.
bardzo dużo wspaniałych rzeczy nakupił i przywiózł, i między innymi to futro. A ja go widziałem w tym samym futrze 35 lat później. Tak, chodził do końca życia w tym futrze. Ja już później cały czas usiłowałam coś innego mu sprawić, namówić go, żeby coś innego, aby futro niszczyło się oczywiście, chociaż było nie do zdarcia, prał w pralce i to go bardzo cieszyło, szybko wysychało, było leciutkie, ciepłe, także nie było mowy, żeby w zimie w czymś innym chodził. Pasek był przechodni. Pasek był mój. Ja byłam harcerką, choć moi rodzice byli bardzo zdziwieni, jak oświadczyłam, że ja się zapisałam do harcerstwa, ale że tak chciałam, więc należałam do harcerstwa. Przez wiele lat byłam bardzo zapaloną harcerką. To był mój własny pasek. Kiedy skończyło się to harcerstwo, przestało mnie to interesować, tata odziedziczył i też do końca życia go nosił. Mamy ten pasek, moja córka go nosi. Tak, córka, która... Bardzo sobie ceni. Córka, która zresztą została malarką, chociaż nie tak to miało wyglądać, bo poszło, zdaje się, na konserwację, tak? No, teraz jest na roku dyplomowym konserwacji. No właśnie, więc... No ale jak się ma takie geny, to się tego nie oszuka. Co ona mogła konserwować? Nie oszuka. Mój syn szedł na robotykę na AGH i było tak wspaniale. Nam się wydawało, że tutaj będzie porządny zawód. No, jeden na normalny. Roku przed egzaminami złożył teczkę na akademię. Jak mi przykro, naprawdę. No trudno, to widocznie ta klątwa musi trwać. Ja wrócę do pani ojca i do pani mamy. Państwo rzeczywiście byli, no bo... Ja spotkałem pani ojca w 2009 roku i on wtedy wyglądał jak gość z kosmosu. To jak on musiał wyglądać w tym futrze w latach 70. czy 80., to musiało być dopiero po prostu piorunujące wrażenie. No chyba tak. Zresztą no ja właściwie od dzieciństwa byłam przyzwyczajona, że idąc ulicą wszyscy zwracali uwagę na nas. To było normalne. Że wszyscy się oglądają, że komentują, no często to nie były przyjazne komentarze. Tak, tak, ale pani też mówiła, a właśnie, bo pani, ja odnoszę takie wrażenie, że w tym domu była najnormalniejsza. Sam akt zapisania się do ZHP świadczył o tym, że no i wywołanie tego wrażenia, że ta pani była taką stoją takiego porządku, zdrowego rozsądku i takiego, chciałoby się powiedzieć, mieszczaństwa, ale przecież pani też jest artystką, więc nie wiem, czy sformułowanie mieszczaństwo pani nie dotknie. Nie wiem, czy to tak można nazwać, ale ja żyłam w dwóch światach. To zdecydowanie, że żyłam w dwóch światach i wychowałam się w dwóch światach. Jeden świat to był dom i sztuka, i ci ludzie związani ze sztuką. I ten świat ja w sumie świetnie rozumiałam właściwie, mimo że byłam małym dzieckiem, ale towarzyszyłam wszystkim dyskusjom, które się odbywały w naszym jedynym pokoju, w którym się spało, jadło i przyjmowało gości. Także i to był mój świat naturalny i był drugi świat, świat moich koleżanek. Ja byłam bardzo towarzyska, byłam jedynaczką, nie potrzebowałam kontaktu z rówieśnikami i bardzo dużo czasu spędzałam właśnie na dworze, jak mówi się w Warszawie. W Warszawie, czyli na a polu, u was na polu, tak, tak, to wiemy. Czyli na polu, czyli przed blokiem, jeszcze wtedy tam pola były, kapusta rosła, jeszcze kalafiory, żeśmy tam wyjadali jak zające i biegali całą bandą. Potem była szkoła i to był zupełnie inny świat i to były domy koleżanek z meblościankami, z telewizorami, gdzie się oglądało Czterech Pancernych. A państwo mieli telewizor w ogóle? Państwo mieli telewizor? Nie. Telewizor się pojawił już aha. Proszę Państwa, jak usłyszałem o meblościance, to nawet ja się uśmiechnąłem, bo Państwo też muszą wiedzieć, że to był taki pokój, w którym wszystkie meble wyglądały, jakby je wyrzeźbił, a właściwie użył do swoich instalacji Jerzy Bereś. Takie półki, proste półki drewniane, które oddzielały takie części, no nazwijmy to, sypialniane, jakieś takie gałęzie. No to w ogóle to mieszkanie samo w sobie powinno zostać, nie wiem, przetworzone w całości, w tym, to jak wyglądało w Muzeum Jerzego Beresia, bo to przecież kapitalne miejsce. Tam nie było ani jednego mebla kupionego. Ani jednego. Była jedna, jedyna szafa, w
która była już wbudowana, jak blok wybudowali, to w przedpokoju była taka ścienna szafa i to było coś jednego z gotowych. Natomiast wszystko inne było zrobione przez moich rodziców, kiedy się tam sprowadzili, wystrój kuchni i wystrój pokoju. W kuchni były bardziej takie mebelki, takie w stylu lat 60. i to było zrobione z płyty paździerzowej, która niestety była dosyć krucha i były malowane, właśnie na przykład stół tym, był pomalowany. Genialny stół, tak, o tym genialnym stole. Stół w kuchni był pomalowany w czarno-pomarańczowe paski, takie gdzieś 3 centymetry, może 2,5 centymetry. Tak, wyglądał jakby to, jakby to Leon Tarasewicz malował. Dobrze. Można tak powiedzieć. Szafki też były właśnie czerwono, niebiesko, żółte. Natomiast w pokoju były zupełnie inne meble. Właśnie były bardziej zrobione w stylu, jakby można powiedzieć, z widów taty, bo pierwsze rzeźby tata nazywał z widami. Tak. Ale o tym wszystkim jeszcze porozmawiamy. Na razie posłuchajmy muzyki, którą w końcu pani wybrała. Później będzie pani krzyczeć, że niczego nie słuchaliśmy, a pani się tak napracowała wybierając. Marek Jackowski cały czas w tle, a z nami Bettina Bereś, malarka z Krakowa, i rozmawiamy o tym, jak się dorastało w domu pełnym sztuki, w domu pełnym artystów, ale też w domu pełnym hipisów, bo pani rodzice byli troszkę za starzy, by zostać hipisami, pani zdecydowanie za młoda, ale w tym domu przecież drzwi się nie zamykały. Był taki okres. I to jest śmieszne, jak ja sobie uświadamiam, jak właśnie, że byłam troszkę za młoda, a wiele hipisek po prostu było ode mnie no 2-3 lata starsze. I to była ta generalna różnica. To ja byłam to dziecko, natomiast to były te hipiski, które odwiedzały moich rodziców. To była taka różnica, ale no był taki okres, to był bardzo fajny okres, że tak powiem. Było bardzo wesoło i tutaj właśnie był świetnie widać te moje dwa światy, bo jak hipisi do nas przychodzili oczywiście piechotą, bo oni rowerów, wtedy na rowerach się nie jeździło, teraz może by przyjeżdżali na rowerach, prawda? Więc oni szli piechotą i wzdłuż tej naszej uliczki od strony szpitala Narutowicza. Ja na przykład siedziałam na czepaku z koleżankami. A na czepaku pani siedziała, jesteśmy w Krakowie. Siedziałam albo wisiałam, bo czepak. To wtedy się wisiało do góry popą, prawda? Tak. Na czepaku. I... Przepraszam, że się śmieję, bo my mieliśmy trzepaki, a wy mieliście czepaki, to ja wiem, to tak. To... No i właśnie w tym momencie słychać, najpierw było słychać dzwonienie dzwoneczków, potem wzdłuż muru świniarni, bo była świniarnia, gdzie hodowano świnie dla szpitalnej stołówki. Pojawiał się jeden hipis, drugi hipis, hipiska, pięknie ubrani, kolorowo, cali obwieszeni koralikami, dzwoneczkami i tak podzwaniając ciągnęli w stronę naszej klatki schodowej. Myśmy siedziały na tym czepaku i się przyglądały. Oczywiście z wielu okien filowali sąsiedzi zza firanek. Oczywiście wszędzie były firanki. U nas nigdy nie było firanek w oknach, także zaglądali sąsiedzi, co się tam dzieje u tych Beresiów. I to wszystko było zawsze pod czujnym okiem sąsiedzkim. No i taki pochód hipisów. Czasami ich było kilkunastu, czasami kilkudziesięciu. Jak oni się tam mieścili, przepraszam, w tym pokoju? No, mieścili się warstwami chyba. Raczej no był pokój z kuchnią i pracownia. I w tej pracowni oczywiście było masę drewna i masę prac ojca. W pokoju były prace mamy rozłożone, no ale wśród tego właśnie przychodzili... Paradowali hipisi, tak. O różnych porach dnia i nocy. Musiałam ustępować łóżka, bo jakiś hipis chciał się u nas przespać. Mnóstwo ludzi się przez dom przewijało, wiecznie u nas siedzieli z każdego kąta, wyłaził jakiś hipis. To pani wspomnienia z tych czasów. No dobrze, a jak przyjmowały pani koleżanki, pani koledzy to, że mama
pani nie jest, nie pracuje w sanepidzie, tata też nie jest księgowym, ani, nie wiem, robotnikiem, ani nawet ekstrawaganckim lekarzem. To największy problem był, kiedy mama chciała mnie zapisać do przedszkola. Po 3 latach zajmowania się mną w domu, doszła do wniosku, że ona wreszcie musi zacząć pracować i poszła do pobliskiego przedszkola i zgłosiła, że ona chciałaby, żebym chodziła do tego przedszkola. Na co tam pani sekretarka się pyta, gdzie mama pracuje. No mama mówi, że ona w domu pracuje, że ona jest rzeźbiarką. Och, jak pani nic nie robi, no to nie może pani zapisać dziecko do przedszkola. No ale w końcu się udało, zdaje się, tak? W końcu się udało, oczywiście stawka była jakaś podwójna, potem zażądano od niej wystroju przedszkola. Zorientowali, że malarka, rzeźbiarka. No, rzeźbiarka, ale właśnie ten jedyny raz wystąpiła jako malarka, bo namalowała pory roku, były takie na kartonach wielkie obrazy, które tam wisiały latami. Ja kiedyś to przedszkole z jakiegoś powodu odwiedziłam po latach. I te jej pory roku dalej wisiały jako wystrój tego przedszkola. No właśnie, ale rodzice wolne zawody, to oni mieli dość, powiedziałbym, no nienormowany czas tworzenia. Jak pani się w tym tam gdzieś tam zmieściła? No bo oni pamiętali, że trzeba małe dziecko, nie wiem, obudzić i do szkoły posłać, no kanapkę zrobić? Różnie to było właśnie. To się bardzo wszystko przenikało i były takie momenty, że nagle ojej, a to dziecko powinno pójść spać, bo to dziecko za chwilę musi iść do szkoły na 8 na przykład. Albo ojej, no trzeba by jakiś obiad, ale tutaj już jest wieczór, już późno. Także to były takie momenty, ale z drugiej strony ten dom był bardzo, bardzo ciepły. Mój ojciec na przykład nie odpuścił gotowanego obiadu. Oczywiście to nie było o właściwej porze, ale zawsze był. Dla niego było bardzo ważne, żeby wspólnie razem zjeść ciepły posiłek. Tak, to kiedykolwiek, ale ważne, że obiad. A przepraszam, ktokolwiek chodził na wywiadówki? Już ja sobie wyobrażam pani ojca na wywiadówce po prostu. Tam ta szkoła nie, on, by nie wytrzymała on tego. On nie był chyba ani razu. Ale on był wspaniałym ojcem. On był bardzo wyrozumiałym ojcem. On, jak ja się urodziłam, to tak mi opowiadał. Oczywiście nie pamiętam tego. Jak się urodziłam, mówił, że on tak sobie uświadomił, że on nie wie, jak dziecko wychować. Że no skąd on by miał wiedzieć, jak takie dziecko wychować? I się tak zastanowił i stwierdził, że on będzie mnie traktował jak partnera. I tak traktował mnie od samego początku. Także właściwie ja mogłam wszystko. Jedyny warunek to był, że ja miałam uzasadnić, że ja tak chcę. Także to były wieczne rozmowy. No, we wczesnym dzieciństwie pamiętam takie stanie pod budką, pod kioskiem ruchu i taka jakaś lalka tam jest, która mi się tak strasznie podobała. Oczywiście ohydna, wstrętna ta lalka była, ale mnie się wtedy strasznie podobało. No i staliśmy i ja uzasadniałam, dlaczego ja tą lalkę muszę mieć. Oczywiście ja byłam bardzo uparta i przekonywująca. Oczywiście dostawałam tą lalkę i z tą lalką właśnie było to, że po jakimś czasie stwierdziłam, że rzeczywiście on miał rację, że ta lalka to jednak brzydka jest. Posłuchajmy czegoś na pocieszenie, bo nawet mnie się zrobiło smutno. No to zrobiło się zupełnie hipisowsko. Janis Joplin. Wspaniałe czasy były. Teraz nawet z perspektywy, jak się wspomina ten czas, nie pamięta się tych różnych złych stron, tylko zostaje taki kolorowy obraz. Kolorowy, bo chyba tak, to bardzo barwne. Pani opowiadała mi kiedyś, jak państwo pojechali na wakacje, to taka komedia omyłek z tego wyszła na przykład. Czyli było bardzo kolorowo i bardzo wesoło. A mówi pan teraz o Jugosławii, tak? Tak, o tych słynnych wakacjach w Jugosławii. W końcu niektórzy, jak widać, zamożni artyści jeździli, proszę państwa, za granicę. Ha, to były jeden jedyny wyjazd za granicę. Byli artyści warszawscy, którzy jeździli o wiele częściej. Nie, to był żart. Przecież ja wiem, że pani rodzice nie należeli do bardzo zamożnych ludzi, zdecydowanie nie. Nie no, bieda była straszna, ponieważ oni nigdzie nie pracowali na żadnym etacie. Nigdy. Nigdy oni żyli ze swojej twórczości. To jest zupełnie niewyobrażalne, jak można było przeżyć w tych czasach.
właśnie z twórczości. I to w dodatku twórczości awangardowej, tak. To znaczy, no to, żeby jeszcze malowali ładne obrazy, takie, co to się ludziom podobają, to rozumiem. Nawet rzeźby jeszcze mogliby ewentualnie robić. A tutaj... Jakby jeszcze malowali kościoły, o. Prawda? Wtedy się właśnie malarze tak ratowali się, że malowali w kościołach. Natomiast rodzice nie, to się wtedy mówiło, że to się robi chałtury. A oni tymczasem byli przecież krakowską bohemą. Czy pani wszędzie z nimi chodziła, na przykład, nie wiem, tak, jak byłam mała, to chodziłam. To ja uwielbiałam, nie lubiłam zostawiać sama w domu. To było dla mnie nieprzyjemne i wchodziłam z nimi na wszystkie wernisaże. Bardzo to lubiłam i mam bardzo dużo właśnie wspomnień z tych czasów. Tych najmłodszych właśnie. Kiedy już nastolatką byłam, no to już zaczęłam mieć swoje sprawy i już czasami właśnie wybierałam jakieś swoje prywatki. Ja się śmiałem kiedyś, że pani zupełnie nie wygląda jak artystka, wygląda pani ślicznie, ale tak powiedziałbym normalnie, bardzo ładnie ubrana, też żadnego, proszę państwa, wariactwa, żadnej burzy we włosach, żadnych jakichś dziwacznych ciuchów. Rozumiem, że to ojciec całą tę ekstrawagancję brał na siebie. No, nie wiem, może to w tej chwili tak się wydaje, natomiast mama też bardzo zawsze dbała o strój, zawsze miała najmodniejsze stroje. W tych czasach to modę jednak się potraktowało dość poważnie i były trendy i nie było... Nie można było być ubranym niemodnie. Były krawcowe, które szyły, mama projektowała. Chodziłyśmy do Empiku na Plac Szczepański, przeglądałyśmy żurnale, głównym takim żurnalem to był Elle. Oglądałyśmy, mama czytała po francusku, po niemiecku te burdę i potem w domu projektowała stroje, chodziłyśmy do krawcowych, które szyły mnie sukienkę, mamie sukienkę. Świetnie, żeśmy były ubrane. Jak byłam mała całkiem, to byłam z tego bardzo niezadowolona, bo chciałam się wtopić w tłum moich koleżanek, które chodziły w chustkach na głowie i miały warkocze. A pani nie miała warkoczy? Nigdy nie miałam warkoczy i nigdy mama mi nie zaplotła warkoczy. Miałam zawsze, no wtedy, koński ogon, no bo wtedy to było... krzyk mody, więc chodziłam z końskim ogonem, a jak było chłodno, miałam piękny kapelusik z tego samego materiału, co płaszczyk w zieloną kratę. To ślicznie by pani wyglądała. Takie dziecko, no marzenie, no. A pani chciała wyglądać jak wszyscy, to też, no tak. Ale jak tak, byłam nastolatką, to się bardzo zbuntowałam i też strojem szokowałam. Ale wtedy już zaczęłam szyć sama, krawcowe jednak wymiękły i ja, tata w tym momencie kupił mi maszynę do szycia, którą do dzisiaj mam i na której do dzisiaj szyję. I długo trwało, zanim żeśmy się nauczyli na tej maszynie szyć, bo jedyny w domu na maszynie umiał szyć ojciec, ale no... To jest zupełnie jak u mnie w domu. Są takie domy, gdzie to ojcowie szyją. U mnie w domu nie, tak nie ma, ja nie umiem. I wtedy ja zaczęłam szyć i szyłam dla siebie i dla mamy, potem koleżankom szyłam stroje i to były bardzo szałowe i takie na ulicy zauważalne. Trzeba było ojcu coś uszyć, on taki biedny, tak, goły, szyłam ojcu, biedny goły latał. Ale miał wspaniałe i uwielbiał swoje wdzianka, które ja mu szyłam, takie pikowane kurteczki. I jak już mu się troszkę zniszczyła, to mówił, no musisz mi uszyć następną. No proszę bardzo. Opowieść, czy mój będzie... mąż szedł do ślubu we fraczku uszytym przeze mnie. Naprawdę? A suknię ślubną pani sobie też uszyła, czy... No oczywiście, że uszyłam, a kto miał uszyć? Ojciec. Nie wiem. Niektórzy ludzie, niech pani sobie to wyobrazi, chodzą na przykład do sklepu i tam kupują suknie ślubne. Są takie przypadki. Bywają. A tak, ale to nie u państwa, ja rozumiem. U państwa z kolei tak. To moja ulubiona anegdota, nie, ona jest cenzuralna w sumie, jest taka, jak to do pani do domu przychodzi inkasent o 7 rano. No to było straszne, ponieważ mój ojciec, w ogóle rodzice pracowali w nocy.
pracowali w nocy, byli nocnymi markami, u nas się światło świeciło prawie przez całą noc. Tata gdzieś chodził trzecia, czwarta spać. Mama trochę wcześniej buntowała się i gdzieś o godzinie pierwszej mówiła, chodźmy spać, na co było, ty chcesz życie przespać. Także oczywiście o tej godzinie 6-7 to oni byli bardzo zaspani, a wtedy był zwyczaj, że przychodził inkasent do gazu czy prądu, dzwonił bardzo uparcie. No i wreszcie ten mój ojciec biedny, który sypiał nago, bo tak lubił, no to musiał się zwlec z tego łóżka. Oczywiście no, nie pokazywał się nago, no jakieś tam gadki ubierał na siebie, no ale tak otwierał drzwi, musiał go wpuścić, bo żeby wszedł i w pracowni spisał ten licznik. No to były takie konfundujące sytuacje. Była też taka baba z ziemniakami. Niesamowita kobieta, która pomyłka, baba wielka, była zawsze z mięsem, pani Bettino, jak? Ale to była z ziemniakami, u nas była z ziemniakami baba i ona o jakieś, nie wiem, 5 rano dzwoniła, waliła w drzwi i nie dała spokoju. Czasami ojciec usiłował nie otworzyć jej, ale ona była bardzo uparta. Wreszcie otwierał, ona wchodziła tubalnym głosem, tam mówiła, że tyle czasu czekała, ona się spieszy z tymi ziemniakami. Schodziła do pracowni, zrzucała ten worek i zapowiadała, za 2 tygodnie będę znowu. No tak, i państwo musieli przez te 2 tygodnie zjadać worek ziemniaków. Oj, były czasy rzeczywiście. To co, to teraz posłuchamy piosenki i porozmawiamy wreszcie o pani i o pani sztuce. Pani Bettino, jak pani zaczynała tworzyć już tak na serio, to chyba najtrudniejsze, tak mnie się wydaje, ale proszę mi oczywiście poprawić, było zmierzenie się, artystyczne zmierzenie się z dorobkiem rodziców. Bo oczywiście mogłaby być pani w dzieciństwie, żartobliwie mówiąc, córką tej Pinińskiej albo córką tego Bresia, ale w końcu na Akademii i później musiało być inaczej, prawda? No, ja Akademii nie kończyłam. Wiem, pani kończyła historię sztuki. Także to właśnie, to był duży problem, jak dorastałam. Jak był ten czas, kiedy trzeba było zdecydować, co ja w życiu będę robić, prawda? Ja początkowo oczywiście wydawało mi się, że nie ma szans, żebym ja była w stanie coś autentycznego w sztuce zrobić. Jakby odrzucałam zupełnie myśl o tym, że ja mogę być artystką. Czyli były momenty, że się zastanawiałam, że może będę pójść na jakąś biologię, czy jakąś weterynarię, czy coś takiego. Ale to oczywiście było zupełnie takie obce mi. I no, czułam, że ja się muszę sztuką zajmować, natomiast że ja jestem w stanie coś zrobić autentycznego swojego, to mi się wydawało to niemożliwe. Zresztą w domu było takie powiedzenie, że pod wielkim drzewem nic nie urośnie. Po chyba Brynkuszu i Dunikowskim, który też to mówił, ja sobie myślałam, że no pod takimi dwoma baobabami to w ogóle niemożliwe, żeby coś urosło, więc ja jedynie mogę zostać, nie wiem, teoretykiem, krytykiem sztuki, choć chyba nie miałam do tego specjalnie drygu. Także to trwało jakiś czas, żebym ja poczuła jakiś dystans i to, ale że skończyła mogę... pani, skończyła pani właśnie studia, skończyła pani historię sztuki, mało tego. Ja nie pani... skończyłam tej historii sztuki niestety. Oj. I to się ciągnie za mną i to jest taki... To jest pani na etapie pisania pracy magisterskiej, rozumiem. Ja po prostu ją rzuciłam, ponieważ to było dla mnie strasznie nudne. Strasznie nudne i teraz mi ciągle to wychodzi i wybija, no a ja jestem niestety niedyplomowana. Natomiast jak ja sobie myślę o tej całym moim domu i tym wychowaniu, to tak dochodzę do wniosku, że to była po prostu akademia, która trwała lata. Lata mojego dzieciństwa i młodości. Ja cały czas żyłam w sztuce. Ja cały czas słuchałam dyskusji o sztuce. Ja po prostu czułam, która sztuka jest dobra, a która zła. Dla mnie to nie ma problemu, żeby na pierwszy rzut oka widzieć, co jest dobre, a co jest złe. Ja powiem też, że to cud boski i skrzypce, że pani po takim domu wyrosła normalną kobietę, która tworzy, żyje. To też trochę był balans na linie oczywiście. Teraz jak się już miałam swój dom, swoje dzieci, to czułam wspomnienia, jakie no mogło się różnie skończyć oczywiście, no ale jednak wyszło na taty.
Ja wiem, że w radiu to się średnio rozmawia o sztuce, ale pani sztuka jest bardzo charakterystyczna, bo to są takie bardzo proste. Pani maluje martwą naturę, od razu powiedzmy tak, bardzo często. Nie zawsze, ale z tego pani jest znana. Takie, to są, proszę państwa, garnki, to są czajniki, to są jakieś kanki, z których na przykład są bazie. Mam takie piękne bazie w domu, mam tego od groma, a to jest ulubiony obraz na przykład mojej żony. I no to są takie rzeczy, przedmioty dnia codziennego, którym pani nadaje zupełnie inne, takie magiczne, ale ciepłe znaczenie. To wszystko przez to pani malarstwo przebija ciepło i taka, ach, zrobi się ckliwy, co tam, taka dobroć. No tak mówią, tak mówią. A widzi pani, a ja nieuczony i sam na to wpadłem, no. To znaczy, te moje obrazy to nie jest taki realizm, prawda? To nie jest jeden do jednego, oczywiście. Natura, tak. Żeby sobie państwo nie wyobrażali, że to jest tak odmalowane, wszystko dokładnie i widać, i wszystkie bliki i tak. Nie no, ale to widać, że czajnik bardzo, to czajnik, to po prostu tyle, o tyle to czajnik, widać. Czajnik, no. Ale bardzo uproszczony, prawda? Tak. I to mamy jakby, po ojcu. Który też upraszczał. To są bardzo płasko malowane, często z ograniczoną ilością barw, ale staram się, żeby te obrazy były ładne, oczywiście. Ja lubię ładne malarstwo. A pani została teraz, chciałem jeszcze o tym, ale trudno, goni nas czas, a jeszcze chcę wspomnieć o tym, że pani jest przecież teraz hafciarką. To rzeczywiście, tak, pani postanowiła to wziąć w nawias, bo robi pani sztukę tradycyjną, ale inaczej. Tak, jedno i drugie, prawda? Dla mnie malarstwo właśnie było jakby taką sztuką, która nie była w domu właśnie. Nie było wtedy, w latach 60., 70. nie było malarstwa. Malarstwa było passé wtedy. I w 80. latach, kiedy przez świat przeszła fala malarstwa dzikiego, to ja stwierdziłam, że o, to jest dla mnie medium, to jest takie nowe, nowoczesne medium. Tak samo hafciarstwo, które jest tradycyjne, natomiast jakby znikło z pola sztuki, prawda? I odkryłam dla siebie i haftuję. I mam takie jakby dwie dziedziny sztuki. Dla mnie malarstwo to jest taka sztuka czysta, natomiast to moje haftowanie makatek, obrusów w różne napisy, to jest taka sztuka zaangażowana, sztuka użytkowa. Sztuka zaangażowana społecznie, sztuka feministyczna. I z tego jest teraz również znana Bettina Bereś. Strasznie pani dziękuję. Chętnie bym tu został jeszcze godzinę i posłuchał pani opowieści o Krakowie, o życiu w Bohemie. Przecież pani poznała tych wszystkich ludzi. Wie pani co? Ja zrobię tak. Ja panią jeszcze po prostu raz zaproszę. I w związku z tym mówię do widzenia i nie mówię żegnam. Państwu też nie mówię żegnam, bo my się usłyszymy za tydzień. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Bettina Bereś. Dziękuję. Do widzenia.